sytuacja. Nie! 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 Oto Gregasek. Gregasek to no gwiazd robi. Stary, ja już do Krypka nie podejdę. Siema widzowie, cześć. Pięknie dziś wyglądasz. A dziękuję. Od kogo tutaj takie miłe słowa dostałem? A no papusia. Cześć, ty też piękny. Jak zawsze. O, zobaczcie jaki ładny ten komunikat. Odpowiedź na zgłoszenie. Gracz został ukarany. Kliknąłem OK i mam ten sam komunikat drugi raz. Aha, drugi raz kliknąłem i jeszcze mam jeden. O kurwa, trzy. Trzy osoby poleciały. Triple kill. Elo. Weź wytrzyp ten pop filter, bo masz na nim kurz. Ten kurz i włosy to jest właśnie rodzaj filtru i dzięki temu mój głos brzmi tak pięknie. Jak to wyczyszczę, to już nie będę brzmiał. Freddie Mercury miał krzywe zęby przednie i nigdy sobie ich nie zoperował, nie wyprostował, bo bał się o swoją barwę głosu. Ja mam to samo, nie czyszczę tego mikrofonu. Ty grasz na poziomie Stazji, wiesz o tym? Alex, ty możesz co najwyżej stópki ucałować Stazji. Albo nawet tego nie możesz w Lidze Legend. Co ty pierdolisz? Sugeruję, że Stazja jest chyba najlepszą polską streamerką w LoL'a. A to oznacza, że... No nie musi tego to oznaczać. Ale nie, no dobrze gra. Stazja myślę, że aby to nie... Większości z tego czatu was zmasakrowała w LoL'u. Przychodzi Overpow do mikrocypka i wali mu konika. I co dalej? I tyle? Znaczy to wiadomo, że to jest to śmieszne samo w sobie, żeby coś takiego się wydarzyło. Ale myślałem, że to jakoś jeszcze coś będzie. Overpow to takie rzeczy to nie dziwiłoby mnie. Myślałem, że to poddymisz, coś podkręcisz. Dobra, to ja zapytam, bo widzę, wszyscy skonfundowani. Kto to jest? Ja nie wiem. Nie, poważnie, kolego, żeby się może. Kogo ty puściłeś do domu? Nie wiem. Wchodzi gość, którego nie znam. I my go wpuszczamy, bo myślałem, że to jest kolega. I okazuje się, że go nie znamy. I przychodzi świadczyć, znaczy no nie wiem czy świadczyć, jak grzecznie zasugerowałem, że jak jest opłacone z góry, to może wyjść. I okazuje się, że nawet nie chce pieniędzy. Więc kto to jest? Kto to jest? Mam pewną teorię. Nie powiem jej na głos, ale okazało się, że kolega nie chce zapłaty. Może siedzi sobie, bo lubi. Ale go obgadują. No dobra, ale wiecie co, no nikt se nie wchodzi tak po prostu do czyjegoś domu i nie siedzi z osobymi ludźmi, których nikt go nie zna, nie? Proszę wziąć Loada, bo to bez żadnych podtekstów. Loada? Moje zdjęcie! Co spadnie pierwsze? Kociak czy jabłko? Jabłko, kociaka zatrzymalina. Co spadnie pierwsze z drzewa? Kociak czy jabłko? Jabłko... Kociak zatrzyma... A kociaka zatrzyma lina? Aha. Patrzcie, bo tak zatrzyma lina brzmi jak... Zatrzyma lina, jakby był... Zrozumiałem. A to o taką linę chodzi. Na bungee. Kacze. Dobrze, że mu się nic nie stało, że na bungee, nie? Dobrze, że ta... Do nóg przywiązana jest. Ten Imgur to nie fake, patrz na czacie, bo Imgur. No ten kurwa, patrz. Tu jest Imgur i... Kurwa! Nie! Co to z 20 centymetrów? Czemu ja! Nie, żebyś się Adam nie złościł, nie? Adam ma większego bydlaka od wszystkich tu, Sadek. Ej, ale Bruce nie powinien mówić za wszystkich, kto ma jakiego bydlaka. Bo raczej do wszystkim do gaci nie zaglądał, prawda? I tu się zapala żółta lampka. Nie zazdroszczę, jeżeli jego koledzy z Ash rodzina nie wiedzą. Nikt się nie dowie. Nie no, spokojnie. Nie ma szans, że ktoś się dowie. Nie ma zero szans, że ktoś z jego rodziny się dowie. Jak to oglądało tam 8 tysięcy osób w piku? Wielkie dzięki za wsparcie. Kurry! Mogę to pokazać? Mogę wpaść, ale nie pobawimy się długo, bo jestem od 7 na nogach. Już sprawdzę, ile wyniesie Uber. Nie mam kasy na Ubera. Jutro do pracy idę. Patiro, wie ktoś, gdzie mieszka Bruce? Osobiście uważam, umawianie się z kimś, bo to zamawianie tak by mu zapłacili, nie? A nie świadczy takich usług. Więc takie oszukiwanie kogoś, ej, umówmy się na randkę, a tam przychodzi, jest stream, 4 osoby, no to jednak za grubo imo. Osobiście nie byłbym za tym, żeby takie rzeczy robić, po prostu. Uważam, że to jest chujowe przede wszystkim w stosunku do tego gościa, który tam przyjechał. I no słabo. Mi się stało trochę. Takie wiecie, niby śmieszne, ale powiedział, że jednak chuj. Bo tam ktoś pisał, aha, że on mógł wyjść. No dobra, ale teraz tak. No mógł wyjść, ale wiecie o co chodzi? Mleko się kurwa rozlało. Ogólnie wkręcanie obcych ludzi, którzy nie mają styczności ze streamem i oszukiwanie ich, że idą gdzieś w danym celu, a tak naprawdę ktoś się z nich tylko pośmieje,
Plus jeden, niby zjeb z czatu, ale muszę mu powiedzieć plus jeden. Głos rozsądku tutaj. Chłop się czuł tak pewnie tam i swobodnie, że gdyby go to ruszało, to by się zmył w minutę. Ja tylko sugeruję, że to, że on tam przyjechał, wiązało się z ryzykiem w postaci my nie wiemy, czy mu to odpowiada, że on zostanie, że tak powiem, wrobiony w pranka na streamie. A co gdyby przez to miał jakieś problemy w rodzinie, nie wiem, kurwa, miałby jakieś poważniejsze konsekwencje tego. Bo może on faktycznie ma wyjebane, się z tym nie kryje. Może tak jest, nie wiemy. Ale może tak by nie było, mogłoby tak być. I tylko o to się rozchodzi, bo to, że akurat trafiliśmy na gościa, który ma w to wyjebane, chociaż tego też nie wiem, tylko tak wypiszecie, albo trafi, albo nie trafi, no. Czasem ludzie mówią tylko tak, że jest okej, że jest spoko, a wcale nie muszą się tak czuć, nie? To też wiecie o tym. Takie zachowanie jest niebębeńskie i należy się za to kara 25 zł lub 100 lat więzienia. Ale z tą karą to przesadziłeś. 25 zł? 10 wystarczy. Malfighter, okej. A gdyby tak karmą go wymęczyć? Albo Heimerdingerem? Heimerdingerem! Zbanowany! Go karma. Karma będzie bardzo dobra, widzowie. Będzie wyśmienita nawet w tym zestawieniu. Ja uważam, że mamy takie czasy, że nawet lepiej, jeżeli na przykład jego szef się dowie, przecież to nic złego. Nie no, szef jak szef, a co powiesz o rodzinie? Przecież to nic złego, jak będzie miał jakieś niemiłe konsekwencje, to już problem ludzi, a nie jego. Jak będzie miał niemiłe konsekwencje, to problem ludzi, a nie jego. Czyli jak on będzie miał konsekwencje wynikające z pracy, załóżmy, jego szef powie, że nie chce go w robocie, to jest to problem tego szefa, a nie tego gościa, który stracił pracę. Ciekawe. Powinniśmy być tolerancyjni i nie robić z tego czegoś wow, zakazane. No różne historie słyszałem, tak z pierwszej ręki. No nie jest tak zawsze kolorowo. Jeszcze szef jak szef, wiesz? Pracę możesz sobie znaleźć nową i spoko. Problem jest taki, że na przykład rodzina może się trochę oburzyć. Na przykład, mówię, babcia, dziadek, to są starsze osoby często, które mają no inne utorowane myślenie i nie ma sensu ich przekonywać. Ze sobą jest wszystko okej. I dziadka czy babci se nie wymienisz, nie? Wiecie o co chodzi? To nie my powinniśmy za niego decydować, czy jego rodzina ma wiedzieć, czy nie. O kurde. Już zapomniałem, jak się teraz hituje, widzicie. Ginie. Jak coś, to ja, widzowie, nie dam rady teraz czytać czatu w trakcie gry. W związku z tym, jeżeli chcemy kontynuować dyskusję, bardzo chętnie, ale po grze, dobra? No przyznam się, nie czytam czatu, no, teraz w trakcie gry. Nie wiem, czy to zaskoczeni tym jesteście. Ale no, przekażę, bo może ktoś chce próbować się ze mną skontaktować, a nie wie, że Krzysztof nie czyta czatu. Lol, nie widziałem. Nie widziałem go! Ej! Widzieliście go? On tu stał w tym małym knypku, którego nie ma na wardzie widać. Ło, bo znaczy to jest mini cień, tu, w tym miejscu. Ja pierdolę. Mikrocypku, tak. Zrobił się ten? Nie, dajcie mi shota, to wam udowodnię, że go nie było widać, bo bardzo uważnie patrzyłem, gdzie jest Kindred. I patrzę, nie ma jej po tej stronie, więc na pewno mnie obchodzi. Idę na lewo, wchodzi we mnie, nie? Ale ja wiem, że jestem na celowniku enemy drużyny. Na pewno będę gankowany w kółko. W związku z tym muszę grać ostrożnie. Myślę, że daję dostanę ganka na topie. Poważnie! Ja myślę, że Kindred mnie nie odpuści, nie? Nie widziałem, że kartus ma RK, nie? Mają kartusa w ogóle na AD carry. No dobra, nie widziałem. Zginie. Ja pierdolę. Co za debil. Ale jak on rośnie?
Ale jak ci padali. Znowu znika na wardzie pierdolony. On znowu zniknął w tym cypelku małym. Bardzo nie wiedziałem, że tak to w ogóle działa. Rozbieraj się i dupę pokazuj ludziom. Widz binarny dziesiętny wysłał ZF8. Sytuacja na przykład. No nie miałem tego W! Gdzie Arktel jest tym upośledzonym stwórca za nie, a jego opiekun Grand Priest zajmuje się ogarnianiem burdelu, to zupełnie jak moderatorzy Golema, którzy ogarniają za jego podwórko. Nie wiem, o co chodzi. Nie wiem, co w tym dziwnego. Aha, tyle, że jestem upośledzony mistrzem, a dobra. To o to chodzi, tak? I bez moderacji bym sobie nie poradził, ale wiesz co, żaden większy streamer bez moderacji by sobie chyba nie poradził. Tak mi się wydaje. Jesteś dziewicą? A czemu takie dziwnie pytasz? A ile masz lat? Bo jak nie jesteś dziewicą, to jak nie jesteś dziewicą, to może... I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Nie mogę dać mantra W. Ja pierdolę! Ale Bóg mógł ze mną zostać tu w ogóle. No nie wiem, czemu sobie poszedł. A to, że Renek sam na trzech wszedł, to też takie gigajolo. Nie powinien sam na trzech chyba wchodzić, co? Who the fuck is giga, nigga? Zerwałem się. No chłop, idzie do tyłu, jak masz Silboa, Lulu i Carmen. No jak tak grać? Przesada. Nawet jak byłby tam beze mnie i bez Lulu, i tak mógł mieć do przodu. A jeszcze byłem ja, Lulu. Silboa miał? Flesza nawet miał. Nie mogę. Nie! Ginę. Dobra. Lulu miała R-kę, ja tylko tak zaznaczę. Okej, no nie chciała używać R-ki, to nie chciała, nie? Jakby jej wybór. Moja wina, że dałem się zabić. R-ka Lulu? A, dam Konga. Mają taki pojemny wjazd w ogóle te chłopy. Oni bało się gówno, ale to nie jest zagraj tak jest wygrana dróg. Oni nie mogą teamfightu wygrać. Raczej. Tepuję ich. O kurwa.
No dobra, no teraz... A nie, kurwa, no... Myślałem, że... Że może coś we dwójkę razem, ale jednak nie. No to nic, kurwa, po baronie, nie? Teraz się, jak wezmą barona, to już się odjebało, no. To już się fest odjebało. To już się flesza spalił i zginie, ja pierdolę. To tragedia. Dobra, chuj tam grą, no. Nie skupiony też byłem, musiałem się rozgrzać. Tutaj ta muza za głośno, ja gry nie słyszę. Nie, no cofnijcie, bo zginiecie, ej, po co? Imo okej, okay. Nic się nie dzieje, znaczy no, nie no, nic się nie dzieje w sumie. 5 na 5 raczej nadal wygrywamy. Nie wiem, kurwa, no nie wiem. Jebią nas strasznie. Nie było ręka? W tej walce? Wukong się wykupił, a nie widziałem nawet. Ty, faktycznie Wukonga nie było. A, no tak. Już tak dźwięk, mówię, kurwa, no nie wyglądał ten teamfight źle, a poszedł tragicznie, nie? Finalnie to Remek wykręcił, pozabijał troszeczkę i chyba mamy tego Heralda, więc spoko. Ale no to są już bardzo, bardzo, bardzo ciepłe walki. No ten mój teleport oczywiście useful jak zawsze. No nic. Znaczy nie mogę Erki używać, jest taki annoying. Nie mogę Erki używać przez ten Radiant. To jest trolling item, widzowie, to jest trolling item. Radiant to jest item do trollowania. Pierdolisz. No nie mogę Erki użyć. Próbowałem ile mogłem, kurwa, tą trzymać. Nie wiem, przegraliśmy fajta? Trochę dziwne, nie wiem. A mogliśmy wziąć barona, ja tak proponowałem iść barona zamiast brać nie wiadomo co, kończyć grę chcieli. Mimo nie było tu opcji na kończenie. Mam po baronie. No i może po grze. No bo tak jak wezmą barona, mamy wziąć dwa ekipy, więc oni teraz power farmią. Wyłączają nam możliwość skończenia gry. No, przewagi nie mamy. Tak powiem, nie mamy przewagi. Mamy soul, ale nie idzie ugrać fajta, nie? Nie wiadomo, czy my wygramy jedną walkę chociaż. Wydaje mi się, że średnio chyba. A Remek zrobił kaktusa. No kurwa! Jakiś shield kill cokolwiek! Co jest? Dostałem? Ok, może dostałem, nie wiem. Mi się wydaje, że nie dostałem nic. No nic, wygrali. Nie wiem, bo kurwa taki młyn, że chuj. U mnie po prostu, nie dałbym rady nawet porozmawiać, bo nie wiedziałem, co się dzieje. Jakaś taka kurwa dziwna ta gierka była, frustrująca bardzo. Czym ja chcę zagrać? A Kleda se może wezmę, mają dwóch takich... ...takerów. Na Kamile nie mam jakiegoś wybitnego matchupu, ale... próbowałem zcheezować na pierwszym levelu, może się nie spodziewać tego. Ja przy niej grze trochę intowałem, no bo... No mówię, też kurwa nie skupiony byłem i... No, albo raz mi tu Kindred... Nie, ale to, że Wart w tym miejscu nie odkrywa tego małego cypelka tutaj, to nie wiedziałem. To szczerze, dopiero teraz się na tej grze przekonałem, że tak jest. Mądre to. No nie wiem, czy on nawet był świadom tego, że to tak działa. Jak był, no to... Szacuneczek. Spoko, luz, Krzysztof, teraz wygrywamy. Teraz wygrywamy. Ej, a właśnie chciałem zapytać, bo... widzę, im pokazywali właśnie urywki z waszego streama tam, Drunk. Ja nic nie pamiętam. Nic nie pamiętasz. Amnezję dostałem, tak. Czyli chcesz zapomnieć o tym. Ale na przykład był taki case poruszony, może coś ci się przypomni, jak wspomnę, że ten gej przyjechał, nie? I na przykład ja uważam, że to jest trochę chujowe zaproszenie jakiegoś losowego geja, który nie wie, myśli, że idzie na randkę, a w rzeczywistości wpada do jakiegoś streama z czteroma chłopami. No co, ty naprawdę? Bo widzowie mówią, że nie, przecież mu tam było fajnie i ten, że spoko, normalna sprawa. No nie było fajnie. No tak, tak. No, ja też tak uważam. I to Patiro no zamówił, no i nie wiem, Patiro według mnie no nie popisał się tym pomysłem. No wiadomo, poddymka dla widzów XD, fajnie, widzowie się cieszą, ale czyimś kosztem. I to nie jest fajne już. Czekaj, bo nie mogę teraz. Spoko, okej. Okay. Jest, kurwa. Dojechany.
Nie! Kurwa! Tragedia! Ja pierdolę! Oversteja zrobiłem. Wiecie, co jest najgorsze? Że Wave się ustawił w tym miejscu i znowu przyjdzie Sejuani i znowu zginę, nie? A, no dobra, no idę zwarduję najpierw. Aż tak believe, że jej tu nie będzie. Jest! Kurwa mać! Nie! Oto Gregasek. Gregasek no nie mógł gwiazd zrobi. Stary, ja już do creepka nie podejdę. A, wiesz, się wkurwiłem, kurwa, no nie wiem. Jest pierdolona tragedia, mam dwa levele w pizze. O jest, Sejuani dalej top, czaisz? To jest po prostu kurwa pierdolony psychopata. Gonią, gonią, gonią mnie, pomożesz. Dobra, idę, żyję. Idę. Żyję, dobra, żyję. Muszę to sflizować, bo będzie tragedia. Chodź. On ma szósty level? O kurwa! On ma szósty level! Ja mam ledwo czwarty, no nie! Albo wiesz co? Chodź, bo mnie zdejwuje. Zdejwuje mnie, kurwa mać. Jak cię zdejwuje? Co ty gadasz? Ach, to popatrz, chcesz... No to patrz. O, nawet nie sama. A, że w dwójkę, no w dwójkę nie, to się zdejmują. Idę, sama też by mnie zdejmowała. Jestem. Liczba. Dobra, mam ją. Flash. No ta, ale wiesz o co chodzi? Ja mam czwarty level. No ja wiem, no ja tak jakby, no nic nie zrobimy, nie? No ale dostałem cztery ganki od jebanej świni, nie? To też, nic nie mogę kupić. Teraz. Stary, drugi raz jestem w bazie i nie robię żadnych zakupów, bo nawet nie sfarmiłem miniona. Nie mogę z tego. No dobra, ale może botlane. Weź kolejną falę, wpływ tego freeza i trzeba się cofnąć z powrotem. To wiesz, co jest problemem? No ale będę po prostu powiem ci wprost user do końca gry prawdopodobnie. Bo... No, tak. Myślę, że Heraldik tam może być grany. Ale za Drake'a to spoko. Tak, jest Herald zrobiony. Ja zerkuję Mida, może coś przerumuję, bo tak to walony koń jest cały czas. Ty masz Erkę, nie? Też. Mam. No dawaj, ja Erkuję już. Idziesz? O kurwa. Aaaa! Lol, żyje. Nasus jednak stakuje beczki GPK? Pojebane. Że Nasus? No. No to Bega OP. Nie zerfij tego jeszcze? A ja powiem ci coś, co jest jeszcze bardziej OP. No, dawaj. Nasus, jak dobije wieżę z Q, dostaje 3 staki. No. No. Co myślisz o tym? Ostro popierdolone, co? Aha! O kurwa. A dobra, nie wiem czemu ja tu w ogóle się wysyłam. Totalnie strollowałem. Chociaż zużyli na mnie Erki, nie? Ja, znaczy nie no, Kamila Erkę zużyła Ignite'a. Niech on walnie Erkę w wave'a! Erkę w wave'a! Erkę w wave'a, duduś! Zabił! Dał se radę jednak, chłop. Ale zginie. Albo nie? El, giga czadzior. Dwóch zajebał. Tam Kamila będzie, nie? Nie wiem, czy się z nią bić. Ja na przykład się nie chcę z nią bić. Cię na pewno? Nie ma ciebie, nie. Nie ma sensu, nie ma sensu. Nie, bug. Ale wiesz, oni się biją, oni to wyjebane. Nie ma bitwy. Albo jest. No właśnie Ezreal ginie. Czekaj. Mnie pingują, czaisz? Mnie pingują! Ach, to moja wina, że się wjebaliście, sorry drużyno. A nie opłacało ci się za mnie przyjść i na tego Herala się bić, czy nie? Nie dałbym rady już. Nie dałbym rady. No bo właśnie jak już oni tu wszyscy byli, to tak kurwa też. Też jakby rozumiem ich, że nie chcieli, ale no nie, właśnie no nie można było. No nie, no to jest ryzykowanie gry o jakieś Heralda, no. Nigdy nie jest, aby solo kolejka Herald, no bez jaj. Zajebał tego shutdowna, no dobra. Znowu mi zajebał wszystkie miniony. Bardzo jest zły na mnie pan Gragas, widzę. Bardzo zły. I Kamilki nie pokonam niestety. Nie, jej nikt nie pokona, mi się wydaje. Jest... Kurde, ej, nie ma Jomerek! Fight! Gragas ma Erkę w ogóle. Go, kurwa, dobra, no wskakuje pierwszy. Czemu to tak źle wyszło, kurwa? Nie wiem, zaraz będą mnie znowu pingować, że mnie nie było. Ale no nie mogłem tu być. To nie było, nie, to było 4v4, no. To było 4v4. Ja ginę za Kamilę i za Aszę, ale jak ginie, kurwa, Ezreal, Thresh, Gragas. Chyba Tristana wszystkich wystrzela, no ma no, dobre itemy, nie? Kraken plus Phantom Dancer. Używa W, kitna E na mnie, dostała resetu i sprzeszała na mnie. Tristana. Nie złapałem jej! Zapiecie tą Tristanę? Nie.
kurwa, pomocy. Dobra. Mamy go. Baron? Nie wiem. Baron. Bez strzały są, no nie wiem, no kurwa, ja, nie, ja muszę pchnąć w górę, dobra? Bo Kamila do was wchodzi, o kurwa, ty. Mega YOLO wleciałeś. Ja mam to w pi***e, bo my nic nie robimy, no. Ja nawet nie zdążyłem wrócić z bazy, wiesz? No to jest mega dziwne, bo ile na Shora jest? Połowa na Shora, a ty dopiero jesteś na linii. Ale to nikogo nie było, no byłeś, nie było Gragasa, nie było Thresha. Nie, byłem ja, Gragasa z Real, i Thresh, który cofnął kurwa z niewiadomych przyczyn. Ja mam to wszystko w głowie, to się po prostu irytuje, no. No teraz jak wstaniecie, to możemy się bić, ja mogę teraz zerkować. O! Dobra, flash. Ty, przystanę z lewej, nie mają Aroa, przystanę z lewej. Biega, to może wyjść. Nie, ty jesteś martwy. Nie, no ja martwy. Go. Ale bez Erki Kamila, bez Ignite'a. To może pomoże coś. Ja może w nich wejdę, póki Kamila jest na górze. Co? Wchodzić? Może... Go, jazda. Kamila jest na górze? Na dole jest, przepraszam. Do tyłu, jest okej. Okay. Back. O kurwa! Tu wziąłem... O! Dobrze! O kurwa! Ja do was biegnę, kurwa. Bijemy się tu. Dobra, ja straszę tylko. Nice. Soul. Ja pierdolę, to dobrze wyszło. Dobra, go baron. Raszujem barona. Niech sobie nawet weźmie inhiba za to, nie ma problemu. Mid. A co z botem? Mid. Nie. Jaki bot? No bot, ja jestem na bocie i pcham wave'a na bocie. No dobra, ale jebać to. No nie, wypchnięty, ja wolę wypchnąć tego bota, mi się daje, to jest dobre. Czy to jest złe? Idę. Nie, chodzi o to, że midem idą jak coś. Ja wiem, a ja mówię, że pcham bota. O kurwa. Dobra, erkuję. Jazda. GG. Czemu? O kurwa. 4-0. Kamila mam, weź to na plecy. O kurwa! O Jezu, ty! Ale to dziwne, bo aż tak kurwa zmasztowała. Nie no, klasik no. Nie wiem, kurwa. Cedwani strasznie dobrze zagrała. Dlatego ja nie mogę grać chyba z Kledem, z Ignite'em, widzowie. Nie mogę raczej. Dobra. Lecę, papa. Pa.